MicroStrategy skupuje kolejne bitcoiny, co może oznaczać czas na dobrą inwestycję? Kanał Zero promuje kryptowalutowy skam powiązany z Donaldem Trumpem. Co nas czeka na rynku krypto? Te, jak i wiele więcej innych tematów poruszymy w dzisiejszym materiale. Ja nazywam się Jakub Kart i będę twoim przewodnikiem po świecie kryptowalut. Rzućmy najpierw okiem na Fear and Greed Index, bo zgodnie z predykcjami rynek wskoczył na poziom neutralny. I to zaraz po tym, jak obniżono stopy procentowe o blisko 50 punktów bazowych, co dało nam wzrosty do blisko 64 tysięcy dolarów, ale o tym powiem za chwilę. Bo jak się okazuje, MicroStrategy znowu się odpaliło i zaczęli skupować ogromne ilości bitcoina. Chodzi dokładnie o 7420 sztuk bitcoina wartych blisko 450 milionów dolarów. Przy czym jeśli chodzi o te konkretne zakupy, średnia wartość za pojedynczą sztukę tokena bitcoin wynosiła 61750 tysięcy dolarów. I nie ma co ukrywać, MicroStrategy i sam Michael Saylor mają duże jaja, bo zaczęli skupowanie bitcoina już na tamtej beście, a według podanych informacji zdążyli już wyjść na spory plus, co biorąc pod uwagę ich poprzednie zakupy raczej nie jest zaskoczeniem. Jeszcze zanim przejdziemy do reszty materiału, chciałbym powiedzieć wam o giełdzie Whitebit, bo mają teraz aktualnie promocję, na której wy również możecie zarobić. Możecie zgarnąć do 36 dolarów za parę prostych rzeczy do zrobienia. 6 dolarów otrzymujemy za rejestrację na tej giełdzie i zrobienie KYC. Kolejnie, jeśli polecimy platformę znajomy, możemy zgarnąć do 3 dolarów za każdą osobę, która się z naszego linku zarejestruje i maksymalnie można zebrać do 36 dolarów, a sama promocja jest ograniczona do pierwszych 30 osób, które spełnią te warunki, więc jeśli chcecie zgarnąć dodatkowe pieniądze, to link macie w opisie. Sama giełda jest bezpieczna, mają stosunkowo niskie prowizje, a 36 dolarów piechotą nie chodzi. Link w opisie. Przejdźmy teraz do sytuacji, po której polski krypto Twitter zawrzał. Chodzi dokładnie o Krzysztofa Stanowskiego, a bardziej o jego projekt, czyli Kanał Zero. Niedawno pojawił się tam materiał, który zresztą na ten moment został już usunięty z YouTube'a, który w krótki sposób miał podsumować Donalda Trumpa i jego związek z samymi kryptowalutami. Nas będzie jednak interesować fragment, w którym prowadzący stwierdził, że kryptowaluta Trumpcoin to kryptowaluta, którą stworzył sam Donald Trump. I to wejść dość kozacko, zakładając, a jakże, swoją własną kryptowalutę, czyli cyfrową walutę Trumpcoin. Przy czym Trumpcoin ma być czymś więcej niż tylko narzędziem finansowym. Jego twórcy zapowiadają, że będzie wspierał rozwój społeczności zwolenników Trumpa na całym świecie, jego idee i filozofię życia. Czyli w zasadzie to wszystko, czym kandydat Trump stara się przekonać do siebie w nadchodzących wyborach. I problem jest w tym, że ta kryptowaluta to najzwyklejszy memcoin stworzony przez nieznanego w szerszym gronu kryptonerda. I jak historia pokazała, 99% takich kryptowalut to są najzwyklejsze ragpule. Biorąc pod uwagę, że taki kanał może oglądać duża część osób niedoświadczonych z krypto, zresztą nie potrafiąca zrobić własnego researchu, może ślepo kupić ten token, a po kilkunastu miesiącach lub po kilku tygodniach mocno się zdziwić, kiedy jego tokeny będą warte 0 dolarów. Jest to szczególnie niedopuszczane, kiedy na rynku mamy tak naprawdę dziesiątki tysięcy takich tokenów. Jeśli wejdziemy w sobie w najprostsze narzędzie analityczne do wyszukiwania tokenów, czyli Dex Screener, i wpiszemy frazę Trump, to pojawiają nam się dziesiątki takich tokenów. I idąc tym tokiem logiki, czy każdy token mający podpis Trump albo Musk należy do danego influencera, polityka, czy też kogokolwiek innego? No mimo wszystko w krypto tak to nie działa. I proszę państwa, zresztą sami zobaczcie, ile tych tokenów jest i mógłbym powiedzieć, żeby nie ufać osobom mega niedoświadczonym w krypto, jeśli chodzi o inwestycje, ale w tym wypadku najważniejszy będzie własny research i jego umiejętność. W tym wypadku wystarczyło po prostu wejść na oficjalny profil na Twitterze Donalda Trumpa i sprawdzić, czy taka kryptowaluta przez niego była polecana, czy mają podpiętą w profilu, bo jeśli rzeczywiście taki token od Donalda Trumpa by wyszedł, nie ma co ukrywać, cały rynek krypto by o tym mówił, a poza tym mielibyśmy go listowanego na największych i topowych giełdach. Podsumowując, nie dajcie się oszukać. I zanim jeszcze przejdziemy do wskaźniku, chciałbym wam powiedzieć, że zbliżają się naprawdę
naprawdę fajne airdropy. Szczególnie tym, na który warto zwrócić uwagę, jest X-Empire, którego airdrop zaczyna się już za kilka dni. Więc link do tej aplikacji macie w opisie. Sama aplikacja nie wymaga żadnych inwestycji pieniężnych, po prostu gracie, nabijacie level i zapraszacie znajomych i na tej podstawie prawdopodobnie otrzymamy airdropa. Link macie w opisie, dołączajcie, zanim będzie za późno. Sumowując, ostatnie wydarzenia zostały obniżone stopy procentowe o, tak jak przewidywaliśmy, 50 punktów bazowych i w związku z tym oczekiwania co do wzrostu ceny nieco przerosły moje predykcje, ponieważ w zeszłym filmie informowałem was, że prawdopodobnie będziemy mieli wybicie do 62 tysięcy dolarów, jednak wybiliśmy się blisko do ponad 64 tysięcy dolarów, więc i tak bardzo dobrze. Zresztą jeśli chcecie potwierdzić sobie te informacje, możecie wpaść na mój ostatni odcinek, gdzie o tym mówiłem. Również potwierdziło się powtórzenie ruchu wzrostowego z czerwca tego roku i w zasadzie teraz pozostaje nam czekanie do otwarcia rynku w poniedziałek, czyli jutro. Więc w mojej opinii po tych kosmicznych wzrostach, bo mówimy tutaj o wybiciu z okolic 60 tysięcy do 64 tysięcy dolarów, możemy zobaczyć korektę. I taka korekta moim zdaniem powinna dojść w tym takim dobrym scenariuszu do 60-61 tysięcy dolarów i później powinniśmy zobaczyć lekką konsolidację i mam nadzieję, że rynek odbije w górę w kolejnych tygodniach. I kolejna kwestia warta poruszenia to fakt, że zdążyliśmy się zbliżyć do poprzedniego szczytu, a to zwiększa szansę na potwierdzenie scenariusza, w którym odwrócimy trend spadkowy. Przypominam tylko, że w ostatnim czasie zobaczyliśmy płytszą korektę i jeśli do tego dodamy zamknięcie się naszego szczytu na poziomie wyższym niż 65 tysięcy dolarów, to możemy śmiało stwierdzić, że BESA zostanie odwołana i te wzrosty jeszcze w czwartym kwartale nadejdą. Jeśli chodzi o krótki termin, to super trend pokazuje nam, że aktualnie możemy spodziewać się spadków. Ja osobiście jeszcze chwilę poczekam na otworzenie pozycji, czekam jeszcze na kilka konkretnych ruchów, jeśli chodzi o potwierdzenie na moich pozostałych wskaźnikach do tradingu i może wkrótce otworzę jakiegoś shorta. I w tym miejscu chciałbym was poinformować, że będę się zabierać za pisanie totalnie darmowego e-booka dla grupy VIP, gdzie opiszę wskaźniki, których używam do tradingu, bo skuteczność jest naprawdę boska. Chciałbym, żebyście wy również na tym skorzystali, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście dostać takiego e-booka totalnie za darmo, jeśli jesteście w mojej grupie VIP. A jeśli tego nie zrobiliście jeszcze, to pamiętajcie, że grupa VIP również jest totalnie darmowa. Wystarczy, że wypełnicie formularz, który jest podany w opisie i za darmo dołączacie do mojej grupki. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. My widzimy się już w przyszłych materiałach. Do zobaczenia, cześć! Jeśli ktoś z was szuka portfela sprzętowego, czy inaczej zwanego cold walleta, to serdecznie polecam wam sprawdzić markę Decent. Są to naprawdę przyzwoite portfele sprzętowe. W ofercie posiadają 3 warianty swoich portfeli, w tym m.in. najtańsze są karty. Później mamy podstawowy portfel sprzętowy, który osobiście posiadam i naprawdę polecam. I na końcu mamy najdroższą ulepszoną wersję. O zaletach takiego portfela sprzętowego raczej nie muszę się rozwijać. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Przypominam, że środki na takim portfelu sprzętowym są naprawdę bezpieczne, póki mamy zachowane frazy seed. Więc jeśli chcielibyście dla siebie taki portfel zakupić, przypominam, że link znajduje się w opisie i tam również dostaniecie te portfele po dużo niższych cenach. Serdecznie polecam, link macie jak zwykle w opisie.